Wiecie Państwo, imię Mikołaj, bo babka mówi na dziecko, prawda? Mikołaj. Fon Lipski tam siedzi po prawej stronie, proszę Państwa, w Brązi. Tutaj jest rondo Waszyngtona w Warszawie. Bardzo piękne miejsce i bardzo lubię. Kiedyś jak Hanka tu przyjeżdżała i Anka, to mówiła, Boże, jakie skrzyżowania, pół godziny trzeba zapieprzać przez to skrzyżowanie. Czy to nie można byłoby zrobić w pudełko od zapałek? Czyli uczynić, zmontować skrzyżowanie w pudełko od zapałek. A czy Państwo widzieliście kiedykolwiek Amerykę w pudełko od zapałek? Jest. Trzeba pojechać do Anglo-Ameryki Białystok, to wy się wszystko dowiecie. No bo tutaj, proszę Państwa, Warszawa jest Polska. Polska, a pod Bałtykiem. Warszawa jest osaczona przez cztery. Jakie? Cztery punkty. Powiedzmy to cztery imiona może najpierw. Proszę Państwa, Elka Wiercielka, Elka Pierdzielka, Cingerella i Wiesiolandia. Cingerella to teraz będzie i to od południa idzie tam, gdzie Izrael. Singera, festiwal Singera. Od południa, Cingerella. Elka Wiercielka od zachodu, Elka Pierdzielka od wschodu, Wiesiolandia z północy. Cała ta Wiesiolandia, proszę Państwa, przez misjonarzy była jakby zaatakowana od strony Gdańska właśnie, bo my jesteśmy tutaj pod Morzem Bałtyckim, czyli w Polsce, czyli w Warszawie, centralne miejsce Warszawa. Jesteśmy osaczeni przez cztery, czyli tak, pomiędzy Białymstokiem, Poznaniem, Gdańskiem i Krakowem. Warszawa jest tutaj pomiędzy Poznaniem, Gdańskiem, Białymstokiem i Krakowem. Jak skazać, tak skazać. Czyli po pierwsze imiona, po drugie nazwy, proszę Państwa, miejscowości, miast, państw. Zapraszamy serdecznie. Tutaj jest rejestracja, Państwo zobaczą, rejestracja warszawska. Na W. Czyli, że ani jednej na B. B. Białystok, Ameryka. Nie ma tu prawosławnych, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma świadków Jehowy, a Biblia w śmietniku. Jak Państwo pojadą, tam jest tablica zielona, którą też wielokrotnie pokazujemy Państwu, do samego centrum Warszawy, to tam jest tablica, tutaj za stadionem zielona, że do Anglo-Ameryki Białystok jest 185 km. Serdecznie Państwa zapraszam. Co tam w Anglo-Ameryce Białystok takiego miniaturowego jest? Co my tutaj zapowiadamy, o czym tutaj mówimy i opowiadamy? Proszę Państwa, dawno mnie tam nie było w Anglo-Ameryce Białystok. Tam jest Muzeum Ględzińskich w pudełku od zapałek. Tak zgrabnie skonstruowane, zbudowane muzeum, że po prostu jak w pudełku od zapałek. Ale ponieważ oczywiście w Anglo-Ameryce Białystok już 2 lata, mnie nie było dawno, a mnie nie było tam 15 lat w ogóle, bo byłam tylko z Mareczkiem na wycieczce, krótkiej, jednodniowej, no to nawet nie zdążyłam zobaczyć, czy to Muzeum z Ględzińskich się rozbudowało, czy nie. Pewnie jeszcze nie, może być. Pudełko od zapałek, bo oni bardzo dobrze funkcjonowali. I pani Andrzejew taka prowadziła, też jej córka tam śpiewa i w operetce, i w Warszawie, i wszędzie. To wiadomo, że w Warszawie ludzie długo nie chcą tu być, nie chcą tu długo śpiewać. Państwo zobaczą, tam daleko na wprost ten pomnik, jak jest, to on został oblany farbą. I tam po lewej stronie na górze i po prawej są kamery zainstalowane, żeby jak ktoś będzie to robił, to żeby był na gorącym uczynku złapany i ukarany. No ale wiecie Państwo, Polacy z Rosjanami teraz znowu mają na pieńku, bo tylko dzięki Macierewiczowi Polska troszeczkę się uzbroi, bo była całkiem bezbronna na tamtą wschodnią stronę. No tam, gdzie Anglo-Ameryka, Białystok. Tamtą wschodnią stronę. No tam, skąd przybywa Elka Pierdzielka. Elka Pierdzielka w internecie zamieniła się w Elhof Art 2000. No i jesteśmy tutaj w Warszawie, w punkcie środka. Tutaj, proszę Państwa, jak tam z Anglo-Ameryki, Białystok przepędzali Żydów,
No i teraz nie powiem, czy to było w czasie Gomułki, czy nie, bo tutaj to mówią wszyscy warszawiacy. Polacy, którzy słabo mówią po angielsku, nie umieją mówić dobrze po angielsku, nie potrafią, że to było w czasie Gomułki. A tam nie mam pojęcia. Mogę tylko Państwu zasugerować. Nie wiem, czy Państwo to znajdziecie, bo jest to bardzo dobrze zakamuflowane. Chodzi o kabaret Anny Romanowicz, Biały stok miłości moja. Ona o Żydach to pisała, jeszcze inne kabarety. Gdzie te kury, gdzie te karp? Gdzie ten warsztat, gdzie ten spryt? Panie Penner, z pana to był Żyd. Gdzie te kury, gdzie te karp? Gdzie ten warsztat, gdzie ten spryt? Panie Penner, z pana to był Żyd. Ale ja mówię o tym innym kabarecie pierwszym, wcześniejszym, Biały stok miłości moja. To tam Anna Romanowicz, podlaska, pisarka, poetka. Ona ma 15 fuch. Różne prace wykonuje i jest i przedszkolanką, i ma w domu wypożyczalnię, proszę Państwa, dziecięcych strojów. Ojej, czego ona nie robi? W ogóle jest strasznie śmieszna. Jest wielką gadułą Anna Romanowicz. Też byście jej nie poznali. Dlaczego kabaret Białystok miłości moja? Zdaje się, że chyba nigdzie nie był opublikowany, nie jest znany. Bo do nas nawet się rzucił, na nas się rzucił Janusz Laskowski. Tutaj Radio Maryja puszcza jego piosenki. Janusz Laskowski w internecie narobił łubudu, łubudu, że jego piosenkę Kiedy patrzę hen za siebie, to jest taka piosenka, kiedy patrzę hen za siebie, w tamte lata co minęły, gdy pomyślę, co przepiłam, zdrowie diabli wzięli. Bo tam jest o czterech z kolei rodach Żydów, rodzinach Żydów, które mieszkały w Białymstoku, w Anglo-Ameryce Białystok, i które to rody, bo to tych Żydów było więcej, to cztery, to tylko symbol, proszę Państwa, byli przepędzeni do Łodzi przez Warszawę. Dlatego tu, jak jestem w Warszawie, to przy okazji o tym mówię. Tam daleko, na wprost, mówię, Państwo się przejdą. 150 metrów za przystankiem po prawej jest tablica, że do Anglo-Ameryki Białystok jest 185 km. A jak w centrum będziecie Państwo już przy Pałacu Kultury Stalina i Lenina, to będzie, że jesteście Państwo w Polsce, a gdzie do Anglo-Ameryki Białystok jest 185 km właśnie.